Naszym ekspertem jest Jarosław Gwizdak. Oddaję Was w jego ręce. Dobry wieczór Państwu. To są wirtualne ręce, także dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że się z Państwem nie widzę. Cieszę się o tyle, o ile, że Państwo widzą mnie. Jestem też bardzo ciekaw, czy jest wśród nas ktoś, kto poza mną, poza siecią obywatelską jest po raz czwarty i ogląda czwarty odcinek serialu. Gdyby był ktoś taki, to jestem bardzo szczęśliwy, że ktoś wytrzymuje również czwartą odsłonę naszego Sądu z Papieru. Bez profesora, bez Tokio, bez Helsinek ani Nairobi, ale z kolei mówiliśmy o różnych sądach, czy to w Przasnyszu, czy w Katowicach, czy gdzie indziej. O, pani, aha, no super, 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 czyli panie są z nami po raz trzeci i czwarty. Bardzo, bardzo duże brawa dla pani Emilii, która ogląda czwarty odcinek i mam nadzieję, że z nami wytrwa aż do samego końca, bo też na koniec będzie pewna niespodzianka. Tak sobie myślę, że niespodziankę zrobimy, zapowiemy, co się będzie działo. Proszę Państwa, no więc odcinek numer 4. To jest druga część odcinka trzeciego, odcinek czwarty. Będziemy rozmawiać o tym, jak wygląda i ile trwa proces przed sądem. Przypominam, przed sądem cywilnym, myśmy go już w poprzednim odcinku zaczęli, nawet w pewnym sensie go skończyliśmy, ale ponieważ opowiadałem o takim jego, nazwijmy to, modelowym przebiegu, takim też niestety skróconym ze względu na ramy czasowe, to jeszcze będę się starał Państwu opowiedzieć właśnie z punktu widzenia czasu trwania i tych możliwości, które się dzieją zarówno przed sądem pierwszej instancji, jak i sądem drugiej instancji. No takim moim założeniem jest, żeby to się nam wszystko spięło w taką jedną historię, to znaczy, żebyście Państwo zarówno poznali ten produkt wymiaru sprawiedliwości, no ja to hasłowo nazywam produktem, ale po prostu ten czas od konfliktu, sporu, od jakiegoś problemu, aż do rozstrzygnięcia, czy nawet do jego już egzekucji, ale też z perspektywy czy to organizacji sądu, czy to pewnych narzędzi, które są spotykane, używane i żebyście też Państwo mieli okazję przez ten pryzmat spojrzeć i na swój raport, i na swoje dokonania, i na swoje też zetknięcia z sądem, które czasami no, bywają po prostu. To znaczy, ja nie mówię, że one są nieuchronne. Z reguły każda osoba, która przychodzi do sądu, mówi o tym, że jest w nim pierwszy raz. I to jest dość ciekawe, bo też osoby dość zatwardziałe w wizytach w sądzie, mówię na przykład o recydywistach, nie przyznają się do tego, tylko mówią, że ja jestem absolutnie pierwszy raz w sądzie, mimo że tak zwana karta karna jest dość długa i zapełniona różnymi siłą rzeczy wizytami w sądzie. Także ja też rozumiem, że Państwo są oczywiście po raz pierwszy w sądzie. Przypominam, zaczęliśmy proces, mówiliśmy o panu Adamie i o pani Basi. Pan Adam był zwany również panem Andrzejem, ale przyjmijmy, że to jest pan A, pani B. Ja tu ich Państwu pokażę. To są te osoby, które, jak przyjęliśmy, sądzą się o 2000 zł. Tytułem zapłaty za zaległy czynsz. Pani Basia wynajmowała lokal od pana, była najemczynią lokalu pana Andrzeja, czy też pana Adama i oni się potem spotkali w sądzie. Proszę Państwa, mamy pana Adama, mamy panią Basię. Jeśli pismo, bo też rozmawialiśmy o tym, że wiadomo, sąd jest z papieru, czyli to pismo, które wszczyna postępowanie, jeśli ono ma braki, to następuje wezwanie do jego uzupełnienia. Jeżeli jest uzupełnione, to wywołuje skutki, czyli braki, uzupełnienia, braki. To był taki trójkącik, który się pojawiał. No potem mamy słynny cud załatwienia, czyli ten moment, w którym sprawa jest uważana za załatwioną, ale jest uważana za załatwioną głównie i wyłącznie w ujęciu statystycznym, natomiast to, że sprawa jest załatwiona, nie zawsze oznacza, że sprawa jest rozstrzygnięta, a już tym bardziej nie oznacza, że sprawa jest rozstrzygnięta sprawiedliwie, że wszyscy są z tego wyroku czy też rozstrzygnięcia zadowoleni. Załatwienie to jest coś zupełnie innego, to jest taka właśnie kategoria charakterystyczna dla statystyki sądowej. O królowej statystyce rozmawialiśmy, bo bez niej się nie da też opowiadać o sądach. Zresztą staramy się to wszystko jakoś przełożyć na liczby i cały czas nam się nie udaje. No i to pytanie, czyja jest sprawa w sądzie. Ja też chciałbym, żeby to wybrzmiało, bo na pytanie, czyja jest sprawa w sądzie, przypominam, ta sprawa w sądzie jest
tej pani, tego pana, to znaczy to nie jest sprawa sądu, to w dalszym ciągu jest sprawa tych ludzi. I też sąd jest pewnym miejscem, gdzie ta sprawa znajduje rozstrzygnięcie, natomiast sąd jest w danym etapie, w danym momencie tych ludzi, po prostu staje im na drodze, albo niekoniecznie na drodze, natomiast rozstrzyga ich problem, rozstrzyga ich sprawę, ale to potem oni wracają, czy to po rozprawie do siebie, do domów, do mieszkań, czy potem też czasami żyją, powiedzmy, w tym samym budynku, w tej samej klatce, w tym samym powiecie, czy w tym samym mieście z osobą, która sprawę z nimi wygrała bądź przegrała, to też trzeba mieć taką świadomość, nazwijmy to, pewnych społecznych skutków rozstrzygnięć. Ja też tego nie mówię, żeby odstraszać ludzi od chodzenia do sądów. Znaczy, no, mój pogląd jest taki, żeby tych sądów unikać i żeby starać się rozstrzygać czy rozwiązywać swoje konflikty w sposób taki najbardziej, może nie tyle polubowny, ale powiedzmy pomiędzy ich stronami, starając się używać narzędzi przymusu państwowego, że tak powiem, oficjalnie, absolutnie w ostateczności. No i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy w dalszym ciągu, znaczy będziemy odpowiadać na pytanie, skąd panowie biegli. W dalszym ciągu będziemy sobie myśleć, ile powinna potrwać sprawa w sądzie. Usłyszymy takie słynne polskie hasło, że i tak będę się odwoływał, bo my się odwołujemy dość masowo, dość często i to rozstrzygnięcie pierwszoinstancyjne, czyli ten wyrok właśnie sądu, czy to rejonowego, czy okręgowego, z reguły bywa dopiero wstępem do naszych dalszych działań. O tym też będę chwilę opowiadał. Wiadomo, że cienizny, grubasy, wielotomówki, czyli czy rozmiar ma znaczenie, to jest bardzo paląca kwestia i do tego jeszcze też wrócimy. Ile, jak pracuje sędzia nad sprawą, o tym też chwilę poopowiadamy, a oprócz tego kwestia właśnie postępowania odwoławczego. Przypominam, czyli to jest odwołanie, to jest to, że sąd sądzi jak gdyby sprawę innego sądu, tego sądu pierwszej instancji, tego sądu, który rozstrzygnął sprawę. To jest pewnego rodzaju kontrola, audyt, gdyby to przekładać na jakieś takie biznesowe pojęcia, to jest to pewnego rodzaju kontrola jakości, ale też ze wszystkimi zastrzeżeniami, o których będę mówił. Proszę Państwa, skąd się bierze sprawa w sądzie, to już wiemy, mam nadzieję. Czyje są sprawy w sądzie, to również wiemy. Przypominam, ile ta sprawa powinna trwać, jak wyglądamy tutaj z terminami. I znowu, to nie jest tak, że te sprawy mają być rozstrzygane od razu, błyskawicznie, w jakimś takim szybką ścieżką czy czymś. Tu znowu, jeśli Państwo patrzą czasami może albo czytają relacje sejmowe, no to też widzimy, że jest pewna prędkość, powiedzmy, uchwalania prawa, która już wydaje nam się trochę niestosowną. Z kolei mamy terminy, czy to przewidziane konstytucją, czy szczegółowo ustawami dotyczące, nazwijmy to, procedowania nad uchwalaniem prawa, więc to też są pewnego rodzaju wskaźniki, że no nie wszystko, znaczy jeden mój kolega mawiał, że sąd to nie jest piekarnia, że tu się nie piecze bułek, że też pewne rzeczy absolutnie wymagają namysłu. Ja też, o ile pamiętam, mówiłem Państwu, że są takie sprawy, które jeszcze warto sobie przespać, przemyśleć. Zresztą temu też sprzyjają przepisy i ten tak zwany termin publikacyjny. Przypomnę, że to jest taki moment, kiedy zamykamy rozprawę. To się tak też fachowo i jak gdyby w tym slangu prawniczym nazywa, że rozprawę zamykamy, ale ogłaszamy rozstrzygnięcie jakiś czas później. To znaczy, żeby jeszcze coś sprawdzić, żeby jeszcze coś doczytać, przeczytać, obczytać, poczytać znowu, jak zwał, to zwał, ale czasami też musimy się po prostu jako sędziowie, czy sędziowie muszą raz na czas się z taką sprawą przespać, zastanowić co i jak. I często też te takie założenia, pewne domniemania, z którymi przychodzimy na salę rozpraw po lekturze akt, one biorą w łeb po prostu, bo coś na tej sali się wydarzy zupełnie innego. Także przypominam te wskazówki dotyczące terminów i mamy konwencję praw człowieka, to znaczy czasu trwania, to jest ten kontekst terminu. Mamy rozsądny, zgodnie z Europejską Konwencją Praw Człowieka, bez nieuzasadnionej zwłoki, to wynika z naszej konstytucji. I też pewne terminy, które przewidują procedury konkretne, że coś powiedzmy załatwia się w miesiąc, coś w 7 dni, warto by było, że pewne czynności. I to są też te terminy, które powinny sąd wiązać, aczkolwiek wynika z orzecznictwa, że to są tak zwane terminy instrukcyjne, więc nie zawsze możemy jak gdyby je egzekwować, ale warto też czasami o nich przypominać. Proszę Państwa, i teraz jeżeli
rozmawiamy o tym, co nam wpływa na czas rozpoznania konkretnej sprawy, to znowu trzymając się tego naszego przykładu zapłaty 2000 zł czynszu, czyli po pierwsze my się musimy zastanowić, co jest istotą sprawy, co nas interesuje. I teraz znowu, to jest takie pewne porównanie między postępowaniem karnym a postępowaniem cywilnym. Jeżeli chodzi o postępowanie karne, to celem postępowania karnego, cele są jak gdyby dwa, to znaczy po pierwsze, żeby osoba niewinna nie poniosła kary, czyli żebyśmy też ustalili, czy ta osoba, która tego czynu zabronionego przez ustawę no nie popełniła, żeby ona, broń Boże, nie została ukarana. To jest taki cel numer jeden albo numer dwa, w zależności od tego, co wolimy. To znaczy ci, którzy mówią, że wszystkich trzeba skazać i żeby wymierzać surowe kary, być może się z takim założeniem nie zgodzą. Natomiast cel numer dwa, czy też cel numer jeden, to jest taki cel, żeby ustalić, jaki czyn ta osoba popełniła i jak ewentualnie ją ukarać, więc to jest w postępowaniu karnym. Natomiast w postępowaniu cywilnym zawsze się zastanawiamy, co jest istotą sprawy i tą istotą sprawy jest jakaś sytuacja, czy to życia codziennego, czy to może niecodzienna czasami, bo też powiedzmy jakiś wypadek samochodowy, który wiąże się z powstaniem uszczerbku na zdrowiu, czy jakiegoś kalectwa u danej osoby, no nie jest takim zdarzeniem zwyczajnym, ale to potem zastanawiamy się dalej, komu przypisać za to odpowiedzialność. Jak już tą odpowiedzialność przypiszemy, to się też zastanawiamy nad rozmiarem odszkodowania, czy to już zadośćuczynienia dla tej osoby pokrzywdzonej, więc przeprowadzamy taki proces myślowy, trochę sobie odtwarzamy z jednej strony stan faktyczny, a potem jak już mamy ustalony ten stan faktyczny, to staramy się go ubrać, czy znaleźć jakąś normę prawną, która do niego pasuje i z którą my możemy zastosować, znaczy tak jak to prawo będzie regulować w danym momencie to zachowanie ludzi, czy jakiś problem. Więc tutaj mamy naszą sprawę czynszową, to jest taka sprawa naprawdę z gatunku najprostszych, czyli istotą sprawy będzie pytanie, czy pani Basia jest winna panu Andrzejowi, czy też panu Adamowi te pieniądze za czynsz. No i tutaj wiadomo, że będziemy badać na przykład, czy jest między nimi umowa, czy ona się z tej umowy wywiązała, czy są jakieś okoliczności, na które by pozwalały jej, czy to nie zapłacić tego czynszu, czy zapłacić mniej. Więc to jest takie badanie istoty sprawy. I co jest najważniejsze? O, tutaj mam bardzo krzywą kreskę, to jeszcze raz się postaram zrobić ją z góry. Co jest najważniejsze? No, najważniejsze jest to, żebyśmy sobie po pierwsze ustalali zawsze tą istotę sprawy, żebyśmy wiedzieli, jaka ona jest, żebyśmy wiedzieli zarówno jako sędzia, ale też jako pełnomocnicy strony, czy po prostu jako strony, o co w tej sprawie dokładnie chodzi. I temu też służy przebieg rozprawy, ponieważ na rozprawie sędzia powinien w pierwszej kolejności właśnie przedstawić tę istotę sprawy w sposób zwięzły, opowiedzieć, o co w sprawie chodzi i momentalnie przejść do takiego zainicjowania postępowania dowodowego, czyli do momentu, w którym sędzia mówi ok, to bezsporne jest to, że powiedzmy pani Ania, czy tam, przepraszam, pani Basia mieszkała w lokalu, który udostępnił jej pan Andrzej, natomiast i to jest bezsporne, bo to na przykład może zostać przyznane przez obie strony, czyli w tym momencie te okoliczności, które są przyznane, które nie są między stronami sporne, co do nich nie prowadzimy postępowania dowodowego, czyli my już je przyjmujemy, że one takie były. I teraz znowu, im lepsze, im jakieś bardziej takie profesjonalne, ale treściwe i merytoryczne są pisma procesowe i stanowiska stron, tym jest łatwiej i tym też sądowi jest łatwiej, ale też stronom jest łatwiej, ponieważ nie mamy absolutnie konieczności, nawet się tego nie robi, żebyśmy przeprowadzali postępowanie dowodowe na okoliczności, czy to przyznane, czy to okoliczności, które co do których nie mamy sporu między stronami. Jeżeli strony, powiedzmy, przyznaje nam nasza pani Basia, tak, mieszkałam w tym lokalu, no to nie musimy pytać sąsiadów, czy mieszkała, czy nie mieszkała, bo to jest strata czasu i właśnie tutaj wchodzimy też w tą kwestię czasu rozpoznania, to znaczy czasami faktycznie zdarzają się czynności, które czy to są zbędne, czy to są, nie wiem, przeprowadzane z jakichś niewiadomych powodów, bo my to mamy już po prostu ustalone. Czyli postępowanie dowodowe dotyczy okoliczności spornych, czyli tego, co do czego strony się nie zgadzają, co do czego strony się kłócą, czyli powiedzmy, no mamy taką sytuację, gdzie pani Basia będzie mówić, ależ przecież ja zapłaciłam. I wtedy nam się też pojawia tak zwany ciężar dowodu, czyli wykazywanie okoliczności, to znaczy
Tutaj są też pewne reguły w postępowaniu cywilnym dotyczące tego, że jeżeli ktoś mówi coś, że coś ma być, to po pierwsze miałby to wykazać, po drugie ma wykazywać też te okoliczności, z których wywodzi skutki prawne. Czyli w tym momencie, jeśli mamy wątpliwość i mamy spór między stronami, czy jest to zapłacone, czy to nie jest zapłacone, no to będziemy prowadzić postępowanie dowodowe i to postępowanie dowodowe prowadzimy na różne sposoby. I znowu, to jest kolejna kwestia związana z czasem, bo jeżeli mamy wyłącznie dowody z dokumentów, to one z reguły są załączone do pozwu. Też te zmiany procedury cywilnej, które się teraz pojawiły, one służą tak zwanej koncentracji materiału dowodowego. Czyli jest takie założenie, zróbmy to wszystko na pierwszej rozprawie, miejmy to wszystko zebrane, miejmy dokumenty, miejmy dowody już po prostu przy pierwszych pismach, żebyśmy właśnie mogli ten czas absolutnie optymalizować, żeby ten czas był jak najkrótszy, żebyśmy mogli tę sprawę rozpoznać jak najszybciej. Natomiast wiadomo, że to nie zawsze jest tak i czasem to postępowanie dowodowe się wydłuża, bo znowu, jeżeli przeprowadzamy dowody z dokumentów, czyli jeżeli sąd się przygląda, czy to wyciągom z rachunku bankowego, czy jakimś fakturą, czy jakimś księgom rachunkowym, to w tym momencie no, to jest proste, znaczy o tyle, o ile jest proste, jeśli mamy to załączone do pism procesowych, czy mamy to w aktach, tych naszych ukochanych aktach, w tych wszystkich papierach, to wtedy jak najbardziej to jest tylko kwestia jakiejś strony, jakiejś karty. Natomiast oczywiście sytuacja się komplikuje w momencie, kiedy przychodzi nam przesłuchać świadków, no bo wiadomo, że ta osoba musiałaby się w sądzie pojawić, ta osoba ma zeznać. To też jest tak, że znowu w zależności od stanu zdrowia czasami jeszcze to sąd jedzie do świadka, ale to w sytuacjach takich wyjątkowych jest to tak zwane przesłuchanie w miejscu zamieszkania. Natomiast z reguły taka osoba ma się w sądzie pojawić. I też chciałem zwrócić Państwa uwagę na to, co się w tej chwili dzieje, a właściwie co się nie dzieje przed sądami, ponieważ są zasady rozpoznawania sprawy, tak zwana zasada też bezpośredniości w postępowaniu cywilnym, że sąd ma przeprowadzać te dowody jak gdyby ze sobą, przy sobie, być obecny przede wszystkim i to głównie chodzi o fizyczną obecność, więc absolutnym ewenementem, rzadkością, nie wiem, czy już się jakaś w Polsce udała rozprawa przeprowadzona zdalnie, no ponieważ w dalszym ciągu mamy ten fetysz bezpośredniości i rozprawa odbywa się właśnie w sali rozpraw, odbywa się przed składem sędziowskim, czy też przed sędzią. Jest konieczne stawiennictwo czy obecność tych osób, które zostały wezwane, a z kolei osoby, które zostały zawiadomione, one mogą się pojawić, ale nie muszą. Więc tu sądy, a przy okazji sądy jak sądy, ale społeczeństwo cierpi w tym momencie, kiedy sądy zostały wyłączone, kiedy nie ma możliwości tej fizycznej przeprowadzania rozpraw, no bo po prostu wirus nas tutaj troszkę wygonił z sądów i troszkę przestraszył. Więc na tą chwilę sądy po prostu stoją. Mamy taki bardzo długi, zupełnie wyjątkowy, chyba się nigdy nie zdarzył tego rodzaju przestój, jeżeli chodzi o sprawy. Więc postępowanie dowodowe, które się odbywa, ono się oczywiście odbywa na rozprawie i ono z reguły sprowadza się do przesłuchania, czy to świadków, czy to stron postępowania. Kolejna taka uwaga, że to w postępowaniu cywilnym dowód z przesłuchania stron, czyli przesłuchania powoda pozwanego, czyli tak jakbyśmy mieli słuchać tych naszych pani Basi i pana Andrzeja, czy zwanego Adamem, ten dowód w postępowaniu cywilnym raczej jest ostatecznością, to znaczy sąd, tak jest ukształtowane postępowanie cywilne, że dowód z przesłuchania stron, to co nam się wydaje takie oczywiste, przesłuchajmy ich od razu, jest takim dowodem, tak zwanym dowodem subsydiarnym, dowodem ostatnim, który się też przeprowadza w pewnych określonych warunkach, dopiero w momencie, kiedy inne środki dowodowe są niewystarczające. Także tutaj, jeżeli chodzi o przesłuchiwanie stron, to warto też o tym pamiętać. No i tutaj takim czynnikiem wpływającym na czas rozpoznania to też są pewne właściwości stron postępowania. Innymi słowy mówiąc, jeżeli ktoś ma większą skłonność czy to do mówienia bardzo dużo, pisania dość rozwlekłych pism, czy nawet do wnioskowania właśnie rozmaitych tutaj dowodów,
czasami nie do końca związanych z tą istotą sprawy, no to siłą rzeczy to też może potrwać dłużej, aczkolwiek to też zależy od sędziego, czy jest w stanie na tego typu zachowania, czy to pozwoli, czy też uznaje, że jest mu to konieczne, czy chociażby potrzebne do rozstrzygnięcia sprawy. Sędzia jest tą osobą, która po prostu decyduje, jakie dowody będą dopuszczone, co się będzie przed tym sądem działo, ale to też nie dzieje się to wszystko samo, ponieważ sędzia no jest troszkę związany tym, co jest napisane w pismach procesowych. Poza tym, żeby dobrze tą istotę sprawy ustalić, no to też czasami potrzebujemy wysłuchać, dowiedzieć się i dobrze akta przeczytać. I teraz mamy kolejny taki czynnik, który jest absolutnie i bardzo mocno związany z czasem postępowania, głównie przed sądami pierwszej instancji. I teraz jest taki moment na żart, bo tutaj właśnie pyta się sędzia, skąd panowie biegli, na co ludzie odpowiadają, na przykład z Krakowa albo z dworca. No to nie zawsze jest tak, że osoba biegła biegnie skądś, czasem też przychodzi pieszo albo przyjechała taksówką. Więc tutaj na pytanie skąd panowie biegli, odpowiedź z Krakowa jest jedną z odpowiedzi, natomiast nie jest taką odpowiedzią oczywistą. Kim są w ogóle biegli? Biegli to są tacy ludzie, no ktoś jest biegły w czymś, to już wiemy, że nie wiąże się to raczej z bieganiem, ale wiąże się to właśnie z wiedzą ekspercką w danej dziedzinie. Czyli mamy taką sytuację w postępowaniu i one są też coraz częstsze, że powiedzmy sąd się musi pochylić nad kwestiami stricte budowlanymi, czy też najczęściej spotykamy się z biegłymi, czy potrzebujemy biegłych z zakresu po prostu medycyny, ponieważ zastanawiamy się, jaki jest wymiar uszczerbku na zdrowiu, a my nie jesteśmy ani lekarzami orzecznikami, ani nie jesteśmy nawet lekarzami. Bywaliśmy, ja byłem sędzią, moi koledzy, koleżanki po fachu dalej są sędziami, więc tutaj bardzo jest potrzebne są te wiadomości specjalne. Czy teraz coraz więcej spraw związanych z jakimiś sytuacjami w internecie, więc też szukamy biegłego informatyka, biegli dentyści, biegły kardiolog, biegły kynolog, biegły kosztorysant, osoba, która ma pewne rzeczy oszacować, czyli ma jakieś wiadomości specjalne. I teraz mamy jedną właśnie z takich mocno bolących i palących potrzeb polskiego wymiaru sprawiedliwości. To znaczy, otóż biegli po pierwsze, jeszcze się od 30 lat biegli się nie doczekali swojej ustawy. Sytuacja biegłych jest regulowana przez po prostu inne akty prawne i to jest jak gdyby pierwszy problem. Drugi problem jest taki, że są rozmaite, a panowie biegli przez rok, niektórzy na przykład. Tak, właśnie czasami czekamy rok na sporządzenie opinii, czasami nawet zdarza się zamawiać już transgranicznie opinie biegłych. Pamiętam, że klinika okulistyczna w Ostrawie na przykład sporządzała jedną z opinii dla sprawy i to potem mamy kolejny problem, bo jest kwestia tłumaczenia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeszcze chwilę opowiem o biegłych, bo ja bym chciał, żebyście też Państwo wiedzieli, że to jest jedna naprawdę z palących potrzeb wymiaru sprawiedliwości. Nie ma ustawy o biegłych. Stawki dla biegłych, to znowu no, dla szatnującego się lekarza, szanującego się zarówno finansowo, jak i powiedzmy no, dobrego lekarza, to taka stawka godzinowa rzędu 100 zł czy tam 50 zł za sporządzenie opinii. W momencie, w którym ten lekarz też sporządza opinię pisemną, a potem z reguły przystępuje do też bronienia tej opinii przed sądem, czyli składania tak zwanej opinii uzupełniającej. Więc tutaj te stawki są, to znaczy stawka też dla osoby z doktoratem w tej chwili, z innej specjalności niż medyczna, to jest bodajże 40 parę złotych, oczywiście brutto, stawka godzinowa, więc też jak się zastanowimy nad kosztami, no to pojawia się też pytanie, czy to są osoby faktycznie najlepsze w swoim fachu, to są osoby, których wiedzy eksperckiej my możemy zaufać i w jaki sposób ci biegli no też pomagają, wspierają wymiar sprawiedliwości, bo dość często jest to jeden z ważniejszych dowodów, jeśli nie najważniejszy, co powie biegły, w jaki sposób biegły tą opinię i tą ekspertyzę sformułuje. Sąd też oczywiście tą opinię ocenia, ale tutaj no, sądowi siłą rzeczy brakuje właśnie tych wiadomości specjalnych, więc problemów jest mnóstwo, jeżeli chodzi o biegłych. To jest kwestia nieuregulowania tego ich statusu, to jest też kwestia no, rzadkich specjalności, gdzie powiedzmy w Polsce jest, nie wiem, dwóch czy trzech biegłych z jakiejś specjalności, co znowu przy tej liczbie spraw wskazuje nam, że będziemy czekać na opinię biegłego
kilka miesięcy. To jest właściwie zupełnie, zupełnie naturalne, że na te opinie biegłych czekamy, czekamy, czekamy. No dodatkowo to jest też koszt oczywiście dla strony, żeby taką opinię, potem jest rozliczany w kosztach postępowania. Więc wygląda to dość no, nieciekawie, jeżeli chodzi o biegłych i to jest ewidentnie taki element wpływający, znaczy element, fragment działania wymiaru sprawiedliwości, w którym po prostu konieczne byłyby zmiany i konieczne jest jakieś działanie. Jeszcze jest taka osoba, tak zwany biegły ad hoc, czyli osoba, która nie jest wpisana na stałą listę biegłych, bo te listy prowadzi prezes sądu okręgowego, ale to też nie jest tak, że powiedzmy sąd katowicki korzysta tylko z biegłych katowickich, bo też czasami są wątpliwości co do bezstronności biegłych, więc korzystamy z biegłych powiedzmy wrocławskich i to tak gdzieś też przez Polskę jeździ, ale też mamy pewne problemy, gdzie powiedzmy jest osoba chora, jest osoba poszkodowana, pokrzywdzona i nie jest do końca mobilna, a nagle się okazuje, że tak wychodzi, że powiedzmy ma jechać z Katowic do Wrocławia, więc tych problemów jest po prostu mnóstwo i opiniowanie dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości, no to jest coś, co absolutnie domaga się jakiejś nowej regulacji, w ogóle regulacji jako takiej. Biegły ad hoc, no to jest taka osoba, która się po prostu zna, która się po prostu na czymś zna i która zechce przed sądem też się tą wiedzą z sądem podzielić i też ze stronami postępowania i coś sądowi wyjaśnić, to z reguły tak było, że jeśli się pojawiały jakieś takie nowoczesne specjalności, ja na przykład sobie wyobrażam biegłego do spraw powiedzmy marketingu internetowego, biegłego youtubera do spraw tego, jakie są nie wiem, możliwe zasięgi, jak to robić, jeśli byłby proces dwóch youtuberów, to sobie też wyobrażam jako biegłego powiedzmy kolejnego youtubera, bo tutaj to jest tak zwany biegły ad hoc, czyli powołany do konkretnej sprawy. Wiemy, że ktoś się na tym zna, wiemy, też zdarzają się na przykład biegli systemów zabezpieczeń, czy właśnie biegli, czy to komputerowi, no, nawet hakerzy czasami myślę, że też sąd wspierają jako biegli, nie będąc do końca tymi biegłymi wpisanymi na listę. Czyli chciałbym, żebyście Państwo też pamiętali i jak gdyby mieli gdzieś tam z tyłu głowy no takie pytanie właśnie do osób u władzy, co nowego z biegłymi, co z tymi biegłymi robimy, bo też faktycznie czas oczekiwania na opinię, ten kilkumiesięczny, to jest ewidentnie czas, który nam wpływa na ten nasz czas rozpoznania i tutaj nie mamy żadnych wątpliwości, że to wymaga jakiegoś uregulowania. Więc wróćmy teraz do naszych papierów, czyli powiedzmy, że jak są takie grube akta, to gdzieś tutaj może być na przykład opinia biegłego, czasami się pojawia kolejna opinia biegłego i znowu ta opinia biegłego to jest też taki dowód, który doręcza się też stronom, strony się z nim zapoznają i się też zastanawiają, czy to się, mówiąc zupełnie już potocznie, trzyma kupy, czy jesteśmy w stanie na tym coś zbudować, czy też jest to zupełnie coś, z czym się nie do końca możemy zgodzić i nie do końca sobie z tym poradzić. Więc na tym polega opinia biegłego. Ok. I teraz proszę Państwa. Następna rzecz, która jest dość ważna, bo ona nam się wiąże jeszcze z kwestią taką, że coś nam się przestaje podobać. Jeszcze nie w rozstrzygnięciu końcowym, ale w takim rozstrzygnięciu w danym momencie, chociażby, nie wiem, dopuszczenie dowodu z opinii biegłego, czy to, co sąd zrobił, albo na przykład nie zwolnił nas z kosztów, albo nie przyznał nam adwokata z urzędu. I teraz jedna, a właściwie uwag kilka, bo to jest też już taka stricte praktyczna informacja. Sąd to nie jest do końca miejsce dla skarżypytów, to znaczy jak się chcemy poskarżyć, to też warto, żeby się skarżyć osobom absolutnie właściwym. Więc teraz tak, prezesowi sądu, proszę pamiętać i wiedzmy o tym, że prezesowi sądu nie skarżymy się na kwestie orzecznicze, na to jak dany sędzia rozstrzygnął daną sprawę, czy jaką podjął decyzję, czy jakie napisał postanowienie, czy co zdecydował. To prezes sądu nie jest tutaj osobą właściwą. Tym bardziej, mimo jak gdyby zapędów niektórych i pewnych takich polemicznych zabiegów czy deklaracji wyborczych, to też nie minister sprawiedliwości.
to nie są takie osoby, którym my się skarżymy na kwestie merytoryczne, na kwestie związane z rozstrzygnięciem i warto to o tym pamiętać. Otóż tym panom, czy tym państwu, bo tu może być też kobieta i tu może być też kobieta, my się możemy poskarżyć na kwestię tak zwanej kultury urzędowania, to znaczy na to, że sędzia się źle zachował, że coś w sądzie nie funkcjonuje, bo to jest też prezes, tutaj jest też jego władza w tym zakresie, natomiast to nie jest władza w zakresie orzeczniczym, w zakresie treści rozstrzygnięcia i podobnie jest z ministrem sprawiedliwości, to jest no, kwestia ewentualnie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, ale absolutnie nie kwestii merytorycznych, bo tutaj wracamy do pierwszego odcinka, czyli niezależności, niezawisłości sędziów. Otóż no, prezes nie ma absolutnie takiej władzy, ani takiej mocy, ani żadnego takiego umocowania, że może przyjść i powiedzieć sędziemu rozstrzygaj tak, orzekaj tak, zmień i tak samo minister sprawiedliwości. Takich możliwości nie ma. Pamiętajmy o tym, bo trzeba to wiedzieć. Natomiast dlaczego jest tutaj takie coś, co jest moim zdaniem dość istotne i warto, żeby się też z tym oswoić. Otóż jakiekolwiek postanowienie, czy jakiekolwiek rozstrzygnięcie, jeżeli strona nie ma swojego pełnomocnika, nie ma adwokata, nie ma radcy prawnego, to sąd też to widzi, sąd o tym wie i sąd jak gdyby opatrzy to zawsze pouczeniem. Albo jest to pouczenie ustne w momencie, kiedy już się wydaje wyrok i wtedy też mówi się o pewnych kwestiach, to znaczy o sposobie zaskarżenia, o terminie zaskarżenia, czyli to jest takie pouczenie wydawane paszczowo, ale dość często na tych wszystkich pismach, które Państwo dostają z sądu, jeśli je dostają, jeśli są doręczane, czy to na nakazie zapłaty, czy na jakimś wyroku zaocznym, czy na nakazie zapłaty znowu, bo to, żeby było łatwo, to większość tych orzeczeń, większość jakby decyzji wydawanych przez sądy, chociażby w sprawach cywilnych, ona się różnie nazywa, czyli mamy i wyrok zaoczny, i mamy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, zwykły wyrok, dodatkowo czasem może przyjść postanowienie, więc to wszystko no, nie jest łatwe i tutaj też to jest takie kolejne pytanie, czy by się tego nie dało uprościć, ja stoję na stanowisku, że absolutnie trzeba by to wszystko uprościć, czyli rozróżnić tą kwestie rozstrzygnięcia na przykład merytorycznego od formalnego i wszystko to ubrać w jakieś jedno słowo, żeby powiedzmy to, czym rozstrzygamy sprawę zawsze się nazywało wyrokiem, a z kolei to, co jest jakąś tam formalną naszą decyzją, żeby to było postanowienie i koniec i wystarczy. Otóż jeżeli przychodzi coś na papierze, to tam z reguły, jeśli jest to zaskarżalne, czyli my się możemy od tego odwołać, bo to jest na przykład dla nas niekorzystne, to tam będzie pouczenie. I teraz tutaj jest taki właśnie ikonka książki, żebyśmy pamiętali. No, trzeba to czytać, 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 bo z tego będzie wiadomo bardzo wiele rzeczy. To znaczy będzie wiadomo właśnie, czy takie postanowienie, czy takie orzeczenie jest zaskarżalne. Tak zakładamy, że jest zaskarżalne. I wtedy dowiemy się, jak to zrobić, czyli już jak gdyby jak przejść do tego innego levelu, do tego innego etapu, w jakim terminie, jakie są ewentualnie warunki formalne danego środka zaskarżenia, bo o tych środkach zaskarżenia też dzisiaj będę mówił. Także pamiętajcie Państwo o lekturze pouczeń i teraz znowu jest no, pytanie o język tych pouczeń, czy mogą być pisane prostym językiem, czy też muszą być takie skomplikowane. Czy mają być pisane tym maleńkim drukiem, czy jednak w jakiś taki prostszy sposób. Jestem oczywiście orędownikiem tego, żeby zrobić to jak najprościej, jak najprzystępniej i też staraliśmy się podejmować takie próby czasami. Także wiemy, że tutaj dla skarżypytów takich merytorycznych to ani prezes sądu, ani minister sprawiedliwości to nie jest właściwe miejsce. Natomiast jeżeli mamy wątpliwości, bo też no, i wątpić, i błądzić, i mylić się czasem jest rzeczą ludzką. I znowu ja też nie będę mówił, że każdy sędzia jest absolutnie wyjątkową, krystaliczną, rewelacyjną postacią. Też zdarzają się czasem osoby, niestety, które powiedzmy no, albo nie wytrzymują presji na sali rozpraw, albo nie zachowują się w sposób właściwy, albo czasami no, okazują pewien brak bezstronności wobec tego, co rozstrzygają, czy wobec konkretnych osób. Więc tu jest pierwsza rzecz. Jeżeli mamy
jakieś wątpliwości. Znaczy, jeżeli mamy wątpliwości, to tak, warto by było, żeby znowu one się na czymś opierały, że to też nie jest tak, że nie wiem, ktoś komuś powiedział, że prawda, jakaś jest opowieść z mchu i paproci, że ten sędzia, nie wiem, nie lubi rudych osób i jak ktoś jest rudy, to u tego sędziego przegrywa. No, być może z drugiej strony, jeśli teraz zostały opublikowane takie też informacje o przynależności sędziów do różnych organizacji na mocy tak zwanej ustawy kagańcowej, to być może jeżeli wyczytamy w internecie, że ten sędzia po pierwsze jest łysy, a po drugie jeszcze jest, nie wiem, we władzach Stowarzyszenia Promocji Osób Łysych, a przeciwnych osobom rudym, no to powiedzmy, że możemy mieć wątpliwości, że tutaj jakaś wątpliwość nam się pojawia. Czyli jeżeli mamy wątpliwości, czy to na podstawie tego, co się w sprawie już zdarzyło, czy powiedzmy z naszej lektury pism, ale w naszej sprawie w konkretnym działaniu tego sędziego. Więc jeżeli mamy takie wątpliwości, to wiedzcie też Państwo, że tutaj nie jesteście bezsilni, ale znowu, te wszystkie działania, to znaczy to nie jest tak, że znowu, że ja będę zachęcał do niepodejmowania jakichś aktywności w obronie swojego interesu, mówiąc, ale proszę Państwa, bo zegar tyka, bo czas leci i jak gdyby sami jesteście sobie winni. Ja chcę Państwu przedstawić te możliwości, a z każdą znowu z tych możliwości wiąże się pewien moment, tak jak rozmawialiśmy odcinek temu, że jesteśmy na tej planszy i nagle cofamy się o jedno, dwa, trzy pola w danym momencie, no bo właśnie my działamy, a każda nasza akcja ta procesowa wiąże się z konkretną reakcją organu. To znaczy sąd jeszcze ma taką właściwość, że praktycznie niczego nie pozostawia bez biegu. Sąd, ponieważ my mamy prawo do sądu i każda czynność sądu jest albo właśnie zaskarżalną, albo jest pewnym elementem dalszych czynności, które ten sąd podejmuje, więc tutaj sąd nie może czegoś włożyć do akt i nie zrobić niczego, po prostu. Sąd nie może też być bezczynny, zresztą na tą bezczynność też są rozmaite remedia. Natomiast wiedzcie Państwo o tym, że każda czynność sądu, która godzi, czy jakiś ma wpływ na nasze prawa, no my też nie jesteśmy tutaj bezradni, bezbronni. Ale pamiętajmy o tym, że właśnie w każdym momencie to nam wydłuża ten taki kanoniczny czas postępowania, że powiedzmy wpływa pozew, jest rozprawa, po rozprawie jest wyrok, koniec, kropka, dziękujemy, rozstajemy się. Bo mamy wątpliwości co do bezstronności sędziego, czyli możemy złożyć wniosek o tak zwane wyłączenie sędziego, czyli że ten sędzia, jeśli pozytywnie zostanie rozpoznany nasz wniosek o jego wyłączenie, nie będzie rozpoznawał naszej sprawy, zostanie zastąpiony innym sędzią, że nastąpi po prostu zmiana osoby prowadzącej ten mecz, czy też prowadzącej naszą sprawę, więc to jest jedna z możliwości. Więc tutaj to wyłączenie sędziego, ono też ma swoje odpowiednie podstawy, przesłanki, które są napisane w kodeksie postępowania cywilnego, takie dwie podstawowe, dwie bazowe w ogóle, dwa fundamenty tego wyłączenia, to jest albo sędzia, który jest wyłączony na nasz wniosek, czyli właśnie widzimy jakieś zachowanie, które godzi w bezstronność tego sędziego, my się boimy, że zostaniemy, czy można wnioskować zmianę sądu dopiero w momencie, kiedy wyłączymy wszystkich sędziów, ewentualnie to w rzadkich przypadkach jest kwestia tak zwanego dobra wymiaru sprawiedliwości, ale to absolutna, absolutna, absolutna rzadkość. Natomiast wracając jeszcze do wyłączenia sędziego, to mamy taką sytuację, gdzie też musimy to umotywować i to też jest pewnym, potem jest to rozpoznawane, oczywiście jest to rozpoznawane w danym sądzie. A jeśli nie ma takiego sądu, jeśli też sędziowie wszyscy są objęci tym wnioskiem o wyłączenie, to jest to rozpoznawane przez sąd wyższej instancji. W związku z tym, proszę Państwa, jeden z wniosków i teraz te podstawy. Jedna z podstaw to jest właśnie, że my czujemy taką wątpliwość, że no, ten sędzia może właśnie nie być obiektywny, coś takiego się wydarzyło, czy może w jego zachowaniu, czy w tym, co się wydarzyło na sali rozpraw. Natomiast są też różne przesłanki związane z, już takie twarde, nazwijmy to, przesłanki określone w kodeksie, no, wiążące się głównie z tym, że nikt nie może być sędzią w swojej sprawie, więc te wszystkie rzeczy, jeżeli... Dobra, ciekawe pytanie pana Przemysława Jagielskiego.
Czy można wnioskować o wyłączenie? Nie spotkałem się z takim wnioskiem. Poza tym, no znowu, to jest też jak gdyby kwestia pewnego takiego założenia, które mamy, tak? Że ten sędzia ma uchylane wyroki przez drugą instancję i że my nie chcemy, żeby on sądził. To moim zdaniem to jest też taki moment, gdzie możemy się na przykład zwrócić do prezesa o jakąś informację, czy coś jesteśmy w stanie zrobić z tym sędzią, czy on jest, powiedzmy, sędzią na właściwym miejscu, ale to jako przesłanka wyłączenia wydaje mi się dość dyskusyjne. Tak na pierwszy strzał i pan mnie pyta, więc ja teraz odpowiadam. Nie jest to znaczy takiej przesłanki wyłączenia w kodeksie nie ma. To tutaj może być nasza wątpliwość, ale znowu to jest pytanie, czy to, że mu uchylają, czy to jest problem z bezstronnością, no nie do końca, tak? To nie jest wątpliwość co do jego bezstronności. To jest jak gdyby coś troszkę innego. Więc tutaj wnioskujemy o wyłączenie sędziego. To jest jedna z możliwości. Jak zachęcam, i tutaj też mówię ze swoich doświadczeń, bo mnie się też zdarzyło, być może Państwo nie uwierzą, ale się sądzić z kimś. I to jest uczucie dość ciekawe, stanąć przed polskim sądem, myślę dla każdego, ale w ogóle stanięcie przed sądem, no to jest takie doświadczenie dość mocne. I zawsze warto mieć ze sobą co najmniej osobę zaufaną, na przykład jeśli czy nas nie stać, czy uznajemy nawet, że zrobimy to wszystko sami, to mieć taką osobę wspierającą to jest bardzo ważna rzecz. Czy nawet ona też pod określonymi warunkami może być naszym pełnomocnikiem w niektórych sytuacjach, czy to jako osoba bliska na przykład z rodziny może być naszym pełnomocnikiem, ale nawet mieć taką osobę, która gdzieś tam siądzie obok na miejscu dla publiczności i po prostu z nami będzie, bo też nie jesteśmy czasem w stanie przewidzieć tego, co się w sądzie dzieje. Sąd się zgodzi w każdym przypadku. Co do publiczności, myślę, że też nie bardzo ma jakiś szczególny wybór i zakładam, że się zgodzi sąd, bo tutaj ja nie widzę problemu. Problem jest oczywiście taki, jeśli weźmiemy taką osobę, która na przykład mogłaby być świadkiem, bo świadek do momentu, w którym nie złoży swoich zeznań w sprawie, no nie może być na sali, bo to też chodzi o to, żeby świadek jak gdyby zeznawał to w taki sposób, którym no nie jest jakoś skażony jakąś inną opowieścią, inną historią, tylko żeby świadek nam mówił to, czego świadczy. Więc w każdym przypadku, takim powiedzmy na 100 przypadków, mam nadzieję, że w 97 przypadkach sąd się zgodzi, bo to też pomaga. No, taka osoba, znowu, rozprawy odbywają się publicznie, więc taka osoba to jest coś dobrego. A w momencie, w którym nie jesteśmy w stanie znaleźć takiej osoby, to też zwracam uwagę na taką instytucję, która się nazywa Wokanda Obywatelska. To jest właśnie robione przez Fundację Kotusz. Można nagrywać sprawy cywilne, dokładnie. Teraz już chyba można nagrywać całkowicie, tylko trzeba powiedzieć, że się nagrywa na swój sprzęt, zresztą one są też nagrywane. Jeżeli chodzi o Wokandę Obywatelską, to jest też taka instytucja internetowa, z tego co pamiętam, uruchomiona przez Courtwatch i tam po prostu wpisuje się, że mam swoją rozprawę, nie wiem, w sądzie w Jaśle we wtorek, o 19 nie, ale o 10 w takiej a takiej sali i to po prostu kojarzy, to, no nie nazwę tego takim sądowym Tinderem, ale jest to pewien taki portal specyficznie randkowy, znaczy nie, no to żarty, ale możemy znaleźć osobę, która przyjdzie, co jest też istotne, bo moim zdaniem obecność ludzi w sądzie, ona też wpływa na kulturę rozpoznawania sprawy, ona też jest takim dobrym dla sędziego elementem właśnie jakiejś takiej, może nie kontroli obywatelskiej, ale pewnej obecności i zapewniam Państwa, że rozprawy, gdzie są ludzie, gdzie jest publiczność na sali, one mają może troszeczkę inny przebieg, bo tutaj no, sędziowie też widzą, że są po prostu obserwowani przez ludzi, co jest dobre, no bo to też na tym polega. Znaczy ja znowu przyprowadzenie publiczności. Znowu, jeśli ma to być tłum ludzi, powiedzmy osób 5, 10, 17, 20, to warto by to było kapkę wcześniej uzgodnić z władzami sądu z przyczyn po prostu klasycznie logistycznych, bo te sale rozpraw, które są w polskich sądach, to one mniej więcej mają takie gabaryty, powiedzmy od 10 metrów kwadratowych do czasami 200 czy 300, więc jeżeli pan Przemysław będzie chciał przyprowadzić na sprawę cywilną nagle 50 osób,
może się okazać z absolutnie prozaicznych przyczyn, że żadna sala rozpraw w sądzie w miejscowości X tych ludzi nie pomieści, ale taka powiedzmy racjonalna liczba 4, 5, 6 osób, z reguły, no, proszę Państwa, z reguły na sali rozpraw są takie dwie czy trzy ławki zrobione przez tych naszych ulubionych więźniów w gospodarstwie pomocniczym zakładu karnego w Rawiczu i w tym momencie no, to policzmy sobie, że na takiej ławie usiądą trzy osoby, no jeśli nie są jakieś przesadnej tuszy, może i cztery, nie wiem, myślę tak, no, myśląc na szybko i to rachując, to około ośmiu osób może się zmieści na sali rozpraw i to jest po prostu publiczność, więc tutaj też nie bardzo są narzędzia, znaczy jeśli ta publiczność będzie się zachowywać w sposób całkowicie normalny, nie będzie, nie wiem, wznosić okrzyków, odpalać racji jak na stadionach, kręcić nie łańcuchami, ale szalikami, to jak gdyby nie ma możliwości, żeby została wyproszona z sali rozpraw, po prostu. No. No chyba, że będzie się zachowywać, bo to jest też taki tak zwany element tak zwanej policji sesyjnej, czyli przewodniczący składu, on decyduje ewentualnie o usunięciu danej osoby z sali rozpraw, ale to też dotyczy nawet stron postępowania, więc tu nie mamy z tym problemu, to tylko problemem są kwestie lokalowe. To znowu, jak gdyby jeśli miałbym coś doradzić, to tak taktycznie, logistycznie można po prostu napisać, mam nadzieję, że maila do sądu i się zapytać, czy sala rozpraw jest przygotowana na kilka osób publiczności, bo znowu zapewniam Państwa, że są takie sale, gdzie z trudem nawet mieszczą się strony procesu, bo to jest jeszcze sędzia, jest protokolantka, powiedzmy mamy po jednej stronie dwie osoby, po drugiej stronie jedną osobę, każda z nich ma swojego pełnomocnika i nagle się okazuje, że i oni już siedzą w miejscach publiczności. Czy takie sprawy spadkowe, gdzie nagle pojawia się cała rodzina i jest tych osób 20 i też nie jesteśmy się w stanie zmieścić po prostu w sali rozpraw. Więc to kwestie wyłącznie logistyczne mają wpływ na możliwość obecności kogoś. Natomiast, proszę Państwa, bo teraz znowu zostało nam na dzisiaj, ja myślę, jakieś 20 parę, maksymalnie 30 minut. Ja się też jeszcze będę przez moment chciał wyprostować, więc zrobimy tą półminutową przerwę i też zapalę światło. Natomiast będę chciał Państwu powiedzieć już właśnie, co nas czeka po tym wyroku pierwszej instancji. Bo mamy taki czas, który ja nazwałem też dla naszych potrzeb, naszego spotkania, to jest taki bardzo ciekawy czas, tak zwany czas uprawomocnienia się wyroku. Bo też często jest tak, że mamy wyrok sądu pierwszej instancji, czyli ten wyrok sądu numer jeden i sobie myślimy, no to jest bardzo, bardzo, bardzo dobry komentarz pana Przemysława, że euforia albo depresja. No jak najbardziej, to znaczy w tym czasie to nie tylko jest euforia albo depresja, ale to są takie momenty, które mogą trwać od kilku tygodni, no nawet do paru miesięcy, takiego troszkę, i to ja nie mówię na razie o zaskarżeniu tego wyroku, ale o taką pewną naszą niepewność, co to będzie, jak to będzie, co się będzie działo. Otóż my tak sobie myślimy, że jak już mamy wyrok, to już jest właściwie wszystko ok i właśnie zaraz przybiegnie komornik i zaraz to wyegzekwujemy. I to jest też tak, jak Państwu mówiłem poprzednio, że ten taki cykl produkcyjny, on jest jednak dość długi i te młyny sprawiedliwości, ale to w każdym kraju. Jeśli spojrzelibyśmy, że właśnie od wniesienia pozwu do wykonania wyroku, to się liczy siłą rzeczy w miesiącach. To nie jest, to dobrze, jeżeli to się liczy w miesiącach, bo to jest zupełnie naturalne. Niedobrze, jak to się liczy w latach, więc to jest taka pierwsza uwaga na początek. Natomiast mamy wydany wyrok pierwszej instancji. I ten wyrok, on nie jest prawomocny, wiadomo. To są dwie różne rzeczy, czyli tutaj mamy ten moment, czyli tak zrobimy, że wyrok pierwszej instancji nie jest równoznaczny z tym, że jest prawomocny. Bo mamy taki czas, taki właśnie czas, euforia, depresja albo pewna medytacja taka sądowa, tak bym to nazwał, związany z pewnymi czynnościami, z pewnym kalendarzem, który ma się pojawić. Bo teraz tak, drodzy Państwo, przecież tak jak mówiłem, sędzia też ma taki moment, żeby sobie pomyśleć, przemyśleć, jak to rozstrzygnięcie miałoby być, brzmieć, co on, w jaki sposób tą sprawę chciałby zakończyć. Więc tak samo przychodzi taki moment dla człowieka, który dostał jakiś właśnie wyrok, albo
po jego myśli. No, jeżeli po jego myśli, to dobrze, ale nie po jego myśli, no to już trochę gorzej. I to jest dla niego taki czas na zastanowienie się, co dalej robimy. Oczywiście adwokat, radca prawny będą mówić, nie, no skarżyć, odwoływać się, wiadomo, to jeszcze pociągniemy, zobaczymy, co będzie. Ale też no, my podejmujemy, jako ci mocodawcy, to jest nasza sprawa, to my podejmujemy tę decyzję. No właśnie, tak, tu jest taka ładna, ładna czcionka, no też kwestia właśnie pieniędzy, ale znowu, jeżeli wygraliśmy tę sprawę, to chcielibyśmy tych pieniędzy jak najszybciej, jeżeli z kolei, tych pieniędzy z wyroku, jeżeli z kolei ją przegraliśmy, no to być może ich nie mamy, jest problem, a przy okazji no też pełnomocnikowi trzeba będzie zapłacić tu niezależnie od rozstrzygnięcia. Więc to jest też jeden z czynników decydujących. Znaczy tych czynników jest kilka, to jest kwestia tej niepewności, to jest kwestia stresu, to jest kwestia pieniędzy, no i naszych nerwów w momencie, w którym będziemy się zastanawiać, czy od wyroku się odwołać, czy też nie. Ale my przede wszystkim mamy taki czas najpierw na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku i teraz tak się zrobiło, że ten za uzasadnienie wyroku płacimy. To jest niedawna zmiana i tutaj znowu są różne głosy dotyczące tego, czy to jest ok, czy to nie jest ok, czy to nie zmienia dostępu do sądu, ale to jest na troszkę inną dyskusję, ale też pewien taki element, gdzie myślę, że jest pole dla organizacji pozarządowych, żeby się też temu przyjrzeć po prostu, w jaki sposób i czy to zmniejszyło nam na przykład dostęp do sądu, możliwość odwoływania się przez ludzi na przykład mniej zamożnych. To jest taka ciekawa kwestia, bo to świeże rozwiązanie. Natomiast proszę Państwa, jest określony czas, mamy czas, żeby złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku. I przychodzi do nas to uzasadnienie na piśmie, i zaczyna nam biec kolejny termin, czyli termin na ewentualne zaskarżenie tego wyroku. To wszystko jest określone w kodeksie, czyli mamy odpowiednio tydzień i potem mamy 2 tygodnie na odwołanie się od tego wyroku. I w tym momencie, no proszę, w USA to było lepiej, natomiast no, KPC wygląda troszkę inaczej. I to jest taki czas, który nam biegnie, albo jeżeli ten czas przebiegnie bez jakiejkolwiek inicjatywy i tych wniosków, no to już ten wyrok nam się uprawomocni po upływie tych, tak zwanym bezskutecznym upływie tych terminów. Czyli jeżeli nikt nie wniesie o uzasadnienie wyroku i nikt się od niego nie odwoła, no to ten wyrok nam się zrobi prawomocny. Natomiast jeżeli nam się wyrok nie zrobi prawomocny, bo najpierw sąd napisze uzasadnienie tak 100 zł, tak Pani Elżbieto, 100 zł w tej chwili od wniosku o uzasadnienie. I w tym momencie mamy ten czas uprawomocnienia, który oby, jeśli wygraliśmy sprawę, to oby przebiegł bez żadnych tutaj problemów i żadnych perturbacji i żeby nam pozwany, czy tamta osoba, która przegrała z nami sprawę w sądzie, niczego nie wniosła. Natomiast no, jest taki moment, że przychodzi uzasadnienie do danej osoby, ona się z nim zapoznała, widzi jakieś określone jego błędy, czy też albo to są obiektywne błędy, albo tak jej się wydaje i będzie się od tego wyroku odwoływać. No właśnie, czyli mamy tutaj, że w tym czasie uprawomocnienia, no to jest wyrok, przychodzi uzasadnienie, sąd je sporządza, sąd tego nigdy nie robi z urzędu. To jest też bardzo częste pytanie ludzi, a to ja dostanę ten wyrok do domu z uzasadnieniem? Nie, niczego pan nie dostanie, jeżeli pan, pani nie wniesie o to uzasadnienie, bo to jak gdyby zależy od woli danej strony. No i potem, jeżeli już mamy to uzasadnienie, wiemy, dlaczego sąd zrobił tak, a nie inaczej, przeczytaliśmy to wszystko, co tam sąd mądrze napisał, albo mniej mądrze, w zależności od tego, co o tym wszystkim myślimy, no to my się od tego wyroku wtedy możemy odwołać. Ja nazwałem to przede wszystkim odwołaniem, bo też no, nie chodzi o to, żebyście Państwo strzelali tymi wszystkimi jak gdyby pojęciami prawniczymi, to one są dla prawników, natomiast wiedzmy o tym, że jest coś, co jest, czym się odwołujemy od wyroku i to jest apelacja. Zresztą no, nazwa apelacja też czasem bywa myląca, bo apelacją też nazywamy sąd apelacyjny, apelacją nazywamy okręg sądu apelacyjnego, apelacją też nazywamy właśnie środek odwoławczy, którym jest no, to, czym my się odwołujemy od wyroku sądu pierwszej instancji. Więc tak wygląda ta procedura. Czyli jeżeli tutaj ani nie mamy wyroku, znaczy mamy wyrok, nie mamy uzasadnienia i nie wnosimy apelacji, to wyrok ten już jest prawomocny i wtedy możemy ten wyrok egzekwować. Natomiast ja i tak się odwołam, mówią ludzie. No i to się czasem zdarza, bo teraz tak, jak
to się dzieje i co się dzieje z naszym wyrokiem w momencie złożenia apelacji. Przede wszystkim apelację składamy do sądu pierwszej instancji, to znaczy składamy do tego sądu, który wydał wyrok. Nie do tego sądu, który ją będzie rozpoznawał, tylko do tego sądu, który dany wyrok wydał. Czyli wnosimy, jeżeli sąd rejonowy, to do sądu rejonowego, jeżeli sąd okręgowy, to do sądu okręgowego. Piszemy z reguły w nagłówku apelacji, że to jest sąd właśnie apelacyjny, ale za pośrednictwem tego naszego sądu. I ten sąd wstępnie bada tą apelację. I tutaj znowu takie trochę, jak to pogromcy mitów robili, więc pewien mit trzeba rozbić. To znaczy faktycznie ten sąd pierwszej instancji, on bada tę apelację, on się jej przygląda, ale wyłącznie się jej przygląda pod kątem formalnym, to znaczy, czy tam znowu jest ta liczba odpisów, która ma być, czy ta apelacja jest opłacona i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie ma takiej możliwości, że sąd merytorycznie będzie jeszcze raz rozpoznawał swój wyrok i wszystko. To już nie. Nic takiego nie ma możliwości, bo apelacja prawidłowo złożona no, skutkuje przedłożeniem właśnie tego wyroku sądowi drugiej instancji, czy wyroku akt i całej tej sprawy. I teraz to, o czym mówiliśmy na początku, chyba w pierwszym odcinku, o tej różnicy między pracą odwoławczą, a pracą tego tak zwanego sędziego liniowego, no ona jest tutaj widoczna, ponieważ ten sędzia pierwszej instancji, ten sędzia, on przeprowadził całe postępowanie dowodowe, całą tą sprawę rozpoznał od początku do końca. Natomiast co dostaje sąd drugiej instancji? To znowu tutaj pokażę Państwu to jedno zdjęcie. Więc do sądu drugiej instancji idą tylko te akta, tak? Akta konkretnej sprawy. Ten facet nie, ale te akta. W związku z tym sąd widzi to, co się w sprawie wydarzyło, jak ten sąd pierwszej instancji sądził, jak sobie z tym poradził, co w danej sprawie zrobił. I też rozprawa apelacyjna, ta rozprawa odwoławcza ma zupełnie inny przebieg. Znaczy tam się praktycznie nie prowadzi postępowania dowodowego. Tam ocenia się zgodność tego wszystkiego, co zrobił sąd, no z tym stanem, który wynika z kolei sądowi drugiej instancji, też właśnie z akt sądu pierwszej instancji, z jego rozumowania. Czyli ten sąd drugiej instancji w postępowaniu apelacyjnym, on nie do końca sądzi sprawę, bo on trochę sądzi ten sposób rozpoznania sprawy. On po prostu zajmuje się, on często nie widzi też tych stron, więc to wszystko, co jest w aktach sądu pierwszej instancji, to jest ten cały bagaż, to jest ten cały produkt, który przedstawia sądowi drugiej instancji, sądowi odwoławczemu, sąd pierwszej instancji. No i teraz, co może zrobić sąd odwoławczy? Otóż sąd odwoławczy ma możliwości, znowu ja to oczywiście wszystko upraszczam, bo to też nie chodzi o to, żeby Państwu tutaj przedstawiać cały kodeks postępowania cywilnego. To nie są zajęcia z postępowania cywilnego. To jest taka krótka rozmowa i krótki serial o wymiarze sprawiedliwości jako takim. Otóż on rozpoznaje tę apelację merytorycznie. I teraz ma dwie możliwości. Alternatywa jest prosta. Albo będzie jak gdyby dotykał ten wyrok, będzie troszkę z nim działał, troszkę właśnie poprawiał czasami wyrok sądu pierwszej instancji, czyli powiedzmy, o, w naszej sprawie sąd pierwszej instancji zasądził te 2000 zł czynszu i zasądził od tego odsetki, powiedzmy, od 1 kwietnia 2020 roku. Sąd z kolei drugiej instancji się temu przyjrzał i uznał, zamiana grzywny na chłostę na szczęście nie w postępowaniu cywilnym. Trzymajmy się naszego przykładu. Otóż mamy odsetki od danego dnia, od danego momentu, a sąd okręgowy przyjmie, niestety te odsetki albo się nie należą, albo zasądzamy 2000 zł, albo nie wiem, być może zasądzamy 1800 zł, bo ostatnia podwyżka czynszu nie była pokazana. Więc wtedy może zmienić ten wyrok i to jest już ostateczne rozstrzygnięcie prawomocne. Dość rzadko i na wyjątkowych, odpowiadam na pytanie pana Tomka, dość rzadko i to jest też wyjątkowy moment do właśnie oparcia orzeczenia na nowych faktach i dowodach, bo z reguły przyjmuje się, że to, co było obiektem rozpoznania przed sądem pierwszej instancji, to dalej jest rozpoznawane w sądzie drugiej instancji, ale jak to zwykle, po pierwsze odpowiedź to zależy, po drugie zdarzają się też wyjątki, jeśli się właśnie pojawia jakiś dokument, to też dość rzadkie jest w momencie, bo mamy niewiele czasu, prawda, na złożenie apelacji, żeby nagle znaleźć nowe dowody. Ja jeszcze za moment o tym powiem przy nadzwyczajnych
możliwościach odwołania się od wyroków. Natomiast to są te możliwości zmiany. Już taką wyjątkową zmianą jest z kolei uchylenie wyroku. I tutaj my wracamy do tego momentu. To znaczy zmiana w postaci właśnie uchylenia wyroku nam powoduje powrót tej sprawy do sądu pierwszej instancji i ponowne jej rozpoznanie. Jeżeli to się mówi, że jeżeli sąd nie rozpoznał istoty sprawy, to wtedy na nowo będzie rozpoznawana sprawa jeszcze raz przed sądem pierwszej instancji. Jeżeli z kolei sąd nie zmienia, czyli oddala apelację, no to ten wyrok wraca w takim, w jakim kształcie był. Czyli tutaj mamy też sukces sędziego, mamy sukces no, tej strony, która sprawę wygrała, dla której to jest wyrok korzystny, niezaskarżony, więc w tym momencie albo ten sąd pierwszej instancji, jak ta sprawa do niego wróci, bo znowu to jak to do niego wrócą z rozstrzygnięciem sądu drugoinstancyjnego, albo to sądzi jeszcze raz i wtedy znowu i wtedy możemy wrócić też do tego całego naszego cyklu, bo też się można odwoływać i czasami są takie sprawy, w których mamy drugi raz i są rozpoznawane na nowo, a nawet trzeci raz to się też zdarzało, albo już po prostu uprawomocnie. Zaraz odpowiem na pytania pana Macieja. Może jak zejdziemy z tego slajdu, to jeszcze na pytanie pana Macieja zdążę odpowiedzieć. I wtedy jest ten taki uprawniony nasz moment, upragniony właśnie, bo to już mi się też przejęzyczam się tak trochę prawniczo, czyli to jest moment upragniony, a też uprawniony, że mamy prawomocność wyroku czy rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji i wtedy to już jest faktycznie koniec. Ale oczywiście, drodzy Państwo, jeszcze raz wrócimy do kwestii, czy ja się tu nie odwołam. Nie, no ja tu się nie odwołam, bo przypominam, prezes nie ma żadnego wpływu na sferę orzeczniczą, minister sprawiedliwości także nie, więc tutaj jeżeli piszemy czasem jakieś sążniste pisma czy do ministra, czy do prezesa, to jednak lepiej spożytkować ten czas już na konkretne zaskarżenie konkretnej czynności, czyli wykorzystanie tej ścieżki naszej odwoławczej, o której Państwu mówiłem. Czy akta są uporządkowane w jakiś czytelny sposób dla sędziego? Dobra, więc tak, zasada prowadzenia akt jest następująca. Zaczynamy od takiego, to co jest złożone najwcześniej, jest na początku akt, czyli na początku, to jest jak otwieramy okładkę, 1, 2, 3. Czyli to co potem dalej się pojawia, im dalej jak gdyby w czasie, tym dalej są te karty wpinane, wszywane, łączone. Czyli powiedzmy, jeżeli mamy pozew z 2019 roku i dużo pism z 2020, to one chronologicznie są dopinane, dostawiane do tych pism. Więc teraz znowu taki protip dla czytających akta. Jeżeli chcemy się przekonać, co było ostatnio, no to zaczynamy lekturę akt od tyłu. Jeżeli chcemy z kolei spojrzeć na całość sprawy, zaczynamy lekturę akt od samego początku. Więc to jest wzór układania tych akt, czytelny sposób. Tak, no, powiem Państwu, że to też są jak gdyby różne akta w różnych krajach. Z tego co wiem, akta bodajże w Słowenii były w ogóle niełączone, bardziej były takimi kopertami czy czymś. Akta włoskie to jest też jakiś taki wielki miks, tak było przynajmniej jakiś czas temu, wielki miks wszystkiego. No, mocno uporządkowane są akta niemieckie. Ale akta polskie są też przyzwoicie zrobione. Tomy liczbami rzymskimi się oznacza, ale już też przeszliśmy czasami dla uproszczenia na liczby arabskie czasami. I to wszystko, oczywiście to wszystko reguluje instrukcja. Jak będzie taki moment, czy właśnie gdzieś kiedyś, to ja też linki do tych dokumentów, jeśli zainteresowanym jestem w stanie przekazać. Natomiast proszę Państwa, żebyśmy jeszcze zdążyli, bo już faktycznie znowu czasowo jest średnio. Ja się jeszcze może odwołam i tak. No bo znowu przyjmujemy sobie, że to rozstrzygnięcie, które jest, że my się z nim nie zgadzamy. Ba, my się możemy też nie zgadzać z rozstrzygnięciem nawet prawomocnym. I wtedy mamy jeszcze dodatkowe możliwości. I tutaj je Państwu też opisałem. Nieprzypadkowo jest taki pusty kwadracik przy skardze nadzwyczajnej, ale zaczniemy od kasacji. Kasacja jest też środkiem odwoławczym, nadzwyczajnym środkiem odwoławczym, nie takim, że we wszystkich sprawach, nie takim, że możliwa. My ją składamy do Sądu Najwyższego. Tam jest też przymus adwokacki, czyli już kasacji nie napiszemy sami, bo do tego potrzebujemy adwokata. Więc to jest kasacja, która też jest
rozstrzygnięciem. Znowu sądzimy to z kolei, co zrobił sąd drugiej instancji i też Sąd Najwyższy ma swoje odpowiednie jakby sposób postępowania, czy to może uchylić to rozstrzygnięcie, czy przekazać do ponownego rozpoznania, więc trochę tak jak sąd odwoławczy, ale z zachowaniem też różnych zmian i modyfikacji, więc tak wygląda kasacja, czyli znowu tu już mamy po tych naszych dwóch instancjach, bo też na pytanie ile to trwa i dlaczego tak długo, a czasami właśnie w sprawie wpływa kasacja. Czasami tutaj to też się do pytania pana Tomka, to właściwie pan Tomek już odpowiedział, że to się też tak zdarza, czyli mamy taką sytuację, gdzie mamy tak zwane wznowienie postępowania i tu znowu to jest takie nadzwyczajny środek, to znaczy wznawiamy to postępowanie właśnie z takich trochę przyczyn, o których pan pisał, że nagle pojawi się jakiś dowód, że coś się takiego zdarzyło, że być może to postępowanie było nieważne, czyli mamy jeszcze taką możliwość, żeby to wzruszyć, poruszyć, no i mamy tą skargę o uchylenie prawomocnego wyroku i w tym momencie to jest nowa instytucja. To jest też instytucja, o której ja zbyt wiele jeszcze nie wiem z takiego jej praktycznego zastosowania, ale ona jest. Czyli też spójrzcie Państwo, że nawet wobec prawomocnych wyroków no też są jeszcze odpowiednie i inne metody, którymi no można próbować właśnie się odwoływać i w jakimś stopniu z tymi wyrokami jeszcze, no tak powiedziałbym, publicystycznie polemizować, ale to się też czasem tak zdarza. No tutaj mamy przykład z prawej strony na czacie, że to trwa latami. Tak zdarza się. Bywają w sądach polskich sprawy pełnoletnie, a czasami nawet i troszkę starsze, i też te sprawy stare, sprawy kilkuletnie, więc to się wszystko niestety nam może zdarzyć. Proszę Państwa, jeszcze mówi się o tym, jak to się, prawda, można odwołać do Strasburga, Transburga, Stralsundu. To są wszystko naturalne kwestie, to znaczy no, ja to wszystko pamiętam jako prezes sądu, jak czytałem i odpisywałem czasami na te skargi, czy to też się po prostu pojawia w pismach, że ludzie odwołują się do, piszą o tym, o Strasburgu, Stralsundzie, Wartburgu, Transburgu. To nie jest humor zeszytów, to się pojawia w pismach procesowych, natomiast no, to jest też coś innego, bo tutaj chodzi o Europejski Trybunał Praw Człowieka. On też rozpoznaje sprawy, ale związane właśnie z naruszeniem konwencji, a nie do końca. To nie jest odwołanie od sprawy. On nie zmienia wyroków, nie zmienia rozstrzygnięć tych, które przed sądami zapadały. Więc tutaj nie mamy żadnej wątpliwości. Proszę Państwa, i raz jeszcze spójrzmy w tą naszą ukochaną statystykę, bo tu znowu wszystko można wyczytać, jak to się skończyło. To jest ta statystyka pierwszoinstancyjna, ale jakbyśmy spojrzeli w statystykę sądów drugiej instancji, no to ona wygląda dość podobnie, tylko ona tam po prostu określa nam, ile zmieniono, tak jak tutaj spojrzymy na ten jeszcze, na ten obrazek, czy zostały zmienione, czy zostały niezmienione, czy zostały uchylone i wszystko. I tutaj też możemy wrócić właśnie do kwestii jeszcze sędziów, do kwestii rozstrzygania. To też czasem tak jest, że tutaj wyrok zostaje zmieniony, czy wyrok zostaje uchylony. To są też często naturalne sytuacje. To znaczy oczywiście w momencie, kiedy ta stabilność orzecznicza, czyli jak gdyby liczba procent wyroków zmienionych do niezmienionych jakoś tak dość mocno odbiega od średniej, bo ta średnia to jest około 2/3, 70%. To też jest bardzo różne, bo podczas naszego pierwszego spotkania ja Państwu mówiłem, że czym innym i inaczej jednak traktowałbym sędziego, któremu po pierwsze no, odwołują się od niewielkiej liczby wyroków, czyli jeżeli strony przyjmują, ok, to było słuszne, to było normalne, a potem mu się zdarzy, że powiedzmy z dwóch wyroków, które wysłał do tego sądu drugiej instancji, to znaczy w dwóch wyrokach, które ludzie skarżyli, były apelacje, to jeden został zmieniony, a drugi nie został zmieniony, no to w tym momencie jego stabilność orzecznicza wynosi 50%, a jest też sędzia, któremu powiedzmy na 500 wydanych wyroków zaskarżono 100 wyroków, czyli nawet sam ten problem
z liczbą zaskarżonych wyroków. To dla mnie też jest istotny czynnik, czy faktycznie to jest znowu dobre sądzenie, złe sądzenie, czy to jest sądzenie słuszne, czy to statystycznie wygląda dobrze, niedobrze. Więc chciałbym, żebyście też Państwo krytycznie spoglądali na statystykę, czy też na te zapowiedzi. Chciałbym, żebyście Państwo wreszcie zapamiętali troszkę o niezawisłości, o tej organizacji sądów, żebyście Państwo też wiedzieli, że spór i konflikt to właśnie to jest ten moment, który nam już generuje sprawę sądową. No i kiedy to się kończy? To przy dobrych wiatrach to się może skończyć no, relatywnie szybko, czyli po kilku miesiącach. Przy złych to ja tego Państwu nie życzę, bo to może trwać bardzo, bardzo długo, na pewno zdecydowanie dłużej niż nasz serial, który właśnie zaczynamy kończyć czwartym odcinkiem. Natomiast chciałbym, żebyście też Państwo wiedzieli, że od wniesienia pozwu do tego właśnie legendarnego przyjścia komornika, czyli jak tutaj komornik przyjdzie i powie okej, okay. A tu jest już, widzę, pytanie o konkretną sprawę, konkretny przypadek, to za momencik się z tym zapoznam i odpowiem. Natomiast jest ten moment, kiedy właśnie ten pan Andrzej, wygrawszy sprawę, pójdzie do komornika, czy właśnie, że ten kawałek papieru, którym jest wyrok, jest ten tytuł najpierw egzekucyjny, potem wykonawczy, będzie miał tą moc sprawczą, że komornik to zacznie egzekwować, to często bywa dość mocno odległy. Proszę Państwa, jest 20:10. Ja mam jeszcze tutaj pytanie. To jest pytanie już takie dotyczące też bardzo, bardzo konkretnej sprawy w konkretnych okolicznościach. Jest tu z pewnością jakieś uchybienie przez sędziego, tym bardziej, że pozbawienie, widzę, strony sprawa do, znaczy strony prawa do obrony. Natomiast no znowu to też pytanie, co tutaj robi prezes, jak to robi prezes. Znaczy, no, tu jest wiele możliwości. Myślę nawet o wszczęciu jakiegoś postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego przez inne kwestie, ale to no, jak gdyby to nie w naszym serialu, to nie ten moment. Także panie Tomku, hasłowo spojrzałem i tutaj też mówiliśmy troszkę o czymś innym. Proszę Państwa, jesteśmy w takim momencie, że ten sezon kończymy. Udało nam się, mnie tak przynajmniej myślę, mnie się udało Państwu trochę opowiedzieć o tym, skąd się biorą sprawy w sądach, skąd się biorą sędziowie, ile to potrwa i dlaczego tak długo, bo to też, żeby Państwa nie zamęczyć już taką stricte prawniczą wiedzą. Tak sobie myślę, że być może jak producent w postaci Sieci Obywatelskiej pozwoli, to będziemy kręcić kolejny sezon. I tutaj NIK obiegły w wymiarze sprawiedliwości. Tak, ja kojarzę ten raport. Może się jeszcze zobaczymy. Ja mam też taką propozycję, że jeśli Państwu by się zebrały jakieś takie pytania, to też za pośrednictwem naszego producenta, czyli Watchdog Polska, prześlijcie, bardzo proszę je i zrobilibyśmy sobie taki jeszcze dodatkowy odcinek, taki spin-off, gdzie bym po prostu poodpowiadał na te pytania, które gdzieś tam się Państwu zebrały. Jeśli będzie takie zainteresowanie, to zachęcam, ja nie mam z tym żadnego problemu. Czy słyszał Pan o przypadkach zmieniań? No i znowu, no, to jest jeszcze, to daję słowo, to już ostatnia odpowiedź na pytanie, takie właśnie, które zadał Pan Maciej. Wszędzie są ludzie. Wszędzie są ludzie i ten czynnik ludzki taki i też powiedzmy zmiana, no też opowiem, ja panu opowiem o swojej zmianie, znaczy o zmianie, której ja zaznałem w wyroku, kiedy powiedzmy było do zapłaty 18 tysięcy złotych, rozłożyłem to na 15 rat po 1200 złotych, a sąd okręgowy to zmienił na 12 lat po 1500 zł, więc być może to miało znaczenie, oczywiście no, mój wyrok został zmieniony. Jak widać, pamiętam to do dziś, więc coś z tym być może jest. Co zmieniłbym, co bym zmienił w polskich sądach? Bardzo wiele i to jest też temat na kolejny sezon, to może tutaj zachęcę. Ale tak hasłowo, komunikacja, digitalizacja, mediacja, no i takie w ogóle, myślę, podejście i to chociażby, z czym sobie teraz sądy nie radzą przy okazji epidemii. Więc tak hasłowo do tego zmierzam. Proszę Państwa, aha, tu domagamy się od producenta. Dobrze, to, no to producent się włączy. Włączył się producent, ja Państwu macham.
serdecznie dziękuję za dzisiaj. Dziękuję wszystkim Państwu za aktywność, obecność. Bardzo fajne narzędzie, bardzo, bardzo starałem się. I did my best, jakby to powiedzieli Anglosasi. No i co? No i może do zobaczenia. Producent teraz oddaje głos. No więc producent uważa, że już na razie się poedukowaliśmy i warto by było przejść właśnie do tego pytania, które zadał Tomek, co warto zmienić, bo ideą sieci obywatelskiej Watchdog Polska oprócz edukacji jest jednak to, żeby obywatele, przede wszystkim to, żeby obywatele mieli wpływ na to, jak co się dzieje w państwie. Wydaje się, że sądy są bardzo dużym tematem dla naszego państwa i że nie zreformowano ich nam tak, jak to powinno się odbyć, ale żebyśmy wiedzieli, jak to się powinno odbyć, potrzebowaliśmy takiej porządnej podbudowy. I ta porządna podbudowa to były właśnie te 4 webinaria. Jeżeli będziecie potrzebowali, żeby jeszcze więcej wiedzy, takiej wiedzy, po prostu jak się coś dzieje, było, to oczywiście jesteśmy otwarci. Natomiast nasz pomysł jest taki, żeby to były bardziej już teraz właśnie dyskusje wokół konkretnych tematów, bo tu kilka rzeczy już padło waszych propozycji, że ważna jest cyfryzacja. Dzisiaj się pojawiło w webinarium kwestia biegłych. Ja tam analizując dane cały czas myślę sobie o tej wielkiej roli asystentów, których w sumie nie rozmawialiśmy o tym z panem byłym sędzią, ale pamiętam, że jak czytałam wywiad z Jarosławem Gwizdakiem, czemu odszedł, to ta kwestia asystenta właśnie, a pojawiło się to też podczas naszych webinariów, że jest jeden asystent na 3 sędziów, podczas gdy powinien każdy sędzia mieć swojego asystenta. Więc wydaje się, że być może ci asystenci są jakąś kluczową postacią w sądzie, a są mocno niedoceniani i w dodatku, jak rozumiem, ich nie ma nawet, nie ma chętnych na to stanowisko, a to są bardzo ważne osoby. I trochę nasz pomysł był taki, żeby teraz zaprosić kilka osób, które byłyby, jakby pokazałyby nam z różnych punktów widzenia te różne problemy, też byłoby interesujące dowiedzieć się, bo przecież to, że się zainteresowali niektórzy z nas teraz, a niektórzy wcześniej, ale na pewno część teraz tym tematem, to nie znaczy, że nic się wcześniej nie działo. I być może były jakieś próby reformy, o których my nie wiemy i będziemy teraz wpadać na genialne pomysły, co należy zmienić, podczas gdy już jest jakiś dorobek i wiedza ludzkości o tym, co działa, co nie działa, dlaczego działa, dlaczego nie działa. Tak więc bardziej myślę, będziemy w przyszłości chcieli robić takie spotkania, producent by chciał robić takie spotkania, które byłyby już wokół problemów, trochę by nam rozświetliły kwestie tego, co się działo wcześniej, niż ogólnie o sądzie. Natomiast no, jakby też trudno nam wyczuć, co by was jeszcze interesowało. Więc moja propozycja jest taka, że już może nie w tym tempie, bo to też jakby łatwiej jest zaplanować 4 odcinki, kiedy wiadomo dokładnie, czego nie wiemy. Znaczy, że właściwie nic nie wiemy prawdopodobnie, przynajmniej wielu z nas, a teraz już troszeczkę będzie trzeba wyłuskać te najważniejsze problemy, więc raczej się do was zwrócimy z pytaniami. Co wy o tym sądzicie? Czy jesteście? Jest dużo zagadnień okołosądowych do omówienia, na pewno. Dziękuję za ten cykl wykładów, ale czy jest coś takiego, co już teraz wam przychodzi jakoś mega mocno do głowy, że powinno być takim tematem? Chwileczkę jeszcze możemy z tym czatem posiedzieć, jeżeli wytrzyma nasz ekspert ze swoim kręgosłupem, który chciał rozprostowywać. No, się nie zdążyłem. A no to właśnie, tak się wydawało, że nie było teraz gimnastyki. Się zagadałem, więc tak, dobra. A ja mogę tylko króciutko powiedzieć? Oczywiście, no przecież tutaj już teraz rozmawiamy sobie. Bo tutaj może być kolejnym jak gdyby, znaczy nie tyle sezonem, ale teraz takim przynajmniej pilotem, że sobie zrobimy właśnie sąd cyfrowy, to znaczy odcinek kolejny, gdzie możemy, ja też mógłbym trochę poopowiadać o tym, co gdzieś na świecie jest, jak to wygląda i jak to jest u nas, już tak koncentrując się na takim zagadnieniu, gdzie jesteśmy cyfrowo, a jesteśmy mocno daleko od świata na przykład.
Zagadki, kruczki prawne, tak, to nie zawodzisz. Brzmi ciekawie, Michał. Jakie to jest, jak znam uczestników, to sobie myślę, jak widać po zainteresowaniach. Dobra, kiedy złożyć, tak, Michale, wiedziałeś, że o tobie mówię? Zdalne rozprawy się pojawiają. To w ramach tego cyfrowego, przepisy o biegłych. Dobra, jeszcze Tomek. A to. Jeszcze Justyna pisała przed chwilą, więc poczekajmy chwilę. Ja nie wiem, Tomek, czy wszystkie rzeczy uda się zrobić webinarium. To bardziej jest na taką dyskusję. No ale rozumiem, że teraz robimy burzę mózgów. Halo, halo, to jeszcze coś nam się pojawia. To już, jak rozumiem, jest troszkę policzone. Czy nie? Asystenci na sędziego? Tak, że jest trzech na jednego. To A jest jakoś nie, 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 nie. przydziałowo, czy tego nie wiadomo? Nie, 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 nie. To jest bardzo skomplikowana materia, bo to jest różnie w różnych sądach. Są różne limity. Czasem jest więcej, czasem jest mniej. To tak czasem po uważaniu, więc to też jest kwestia, którą można by w ogóle poddać większemu badaniu. Sprawdzimy w Lubartowie, no to chyba Ela i Ania sprawdzą w No, Lubartowie, na przykład. jeżeli O. jeden na pięciu sędziów, pięknie. Okej, okay, dobrze, to słuchajcie, to już, bo nie chcę. My też, zrobimy jeszcze jedną taki rozwój. Nie wiem, czy nas proszę za tydzień, bo nie wiem, czy się. Robimy takich chyba dzisiaj na. Halo, halo. Rwie się audio. Tak. Okej, okay, skoro rwie się audio, to już nie ma co przedłużać. Słuchajcie, nie ma co przedłużać, już zostało nas tylko 10 w ogóle, widzę. Więc wydaje mi się, że już spokojnie możemy wypuścić prelegenta. Jeszcze chwilę będę, choć nie rozumiem internetem, czy będziecie słyszeć. Bardzo dziękujemy, panie sędzio.
To było bardzo ciekawa, bardzo ciekawy serial. Zrobimy dogrywkę.